85% osób widzi związek pomiędzy długim podróżowaniem i problemami z kręgosłupem, bólem kręgosłupa. Większość z nas podróżuje bardzo dużo samochodami codziennie. Jest to około 2 godzin dziennie, ponad 100 km dziennie, czy to autostradą, czy w korkach miejskich. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nasz kręgosłup jest obciążony przez to, że siedzimy w tej samej pozycji przez długi czas. Codziennie spędzamy w samochodzie około 2 godzin, to jest około 100 km, nawet więcej przejeżdżamy. I w związku z tym mogą się pojawić dolegliwości z kręgosłupem. Mamy możliwość wykorzystania systemów wsparcia, systemu masażu, które tym bólom przeciwdziałają. Systemy wsparcia odciążają dolną część kręgosłupa, a systemy masażu powodują, że nasze przebywanie w samochodzie, takie długotrwała jazda, czy to na autostradzie, czy w korkach, powoduje, że ta podróż jest bardziej relaksowana, bardziej relaksacyjna. Nasze ciało jest bardziej dopasowane do fotela kierowcy. Coraz więcej osób docenia, czy to ogrzewanie w siedzeniach w zimę, czy wentylację w lato. Natomiast te wszystkie systemy pneumatyczne, które powodują, że lepiej i wygodniej nam się podróżuje, powoduje, że coraz więcej Polaków chciałoby mieć samochody z takimi fotelami, z systemem masażu czy systemem wsparcia pneumatycznego.